Sztandar szkoły wprowadzić. Hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, to nam obca przemów wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złoczył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złoczył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami, dał na przykład Bonaparte, jak wyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskie do Polski, za twoim przewodem złoczy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskie do Polski, za twoim przewodem złoczy się z narodem. Już tak, do Poznania, podczas w zaborze, dla ojczyzny ratowania wróci się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złoczy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskie do Polski, za twoim przewodem złoczy się z narodem. Już tam ojciec do swej baśni mówi zapłakany, słuchaj jeno, bo no nasi biją karawany. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskie do Polski, za twoim przewodem złoczy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskie do Polski, za twoim przewodem złoczy się z narodem. Szkoła spocznij. W dniu imienin Tadeusza obchodzimy święto patrona naszej szkoły. Na apelu inaugurującą uroczystość przybliżymy Państwu postać Tadeusza Kościuszki, którego imię z dumą nosi zespół szkół samochodowych. Prosimy o zabranie głosu przedstawicieli społeczności szkolnej, którzy przedstawią nam fakty historyczne związane z osobą Tadeusza Kościuszki. Zapraszamy. Dziś, w dniu imienin Tadeusza Kościuszki, patrona zespołu szkół samochodowych, pragniemy uczcić pamięć wielkiego człowieka i bohatera, którego imię z dumą nosi nasza szkoła. A historia zalicza do grona najszlachetniejszych synów ludzkości. Tadeusz Kościuszko przyszedł na świat 4 lutego 1746 roku
w zubożałej rodzinie szlacheckiej na Polesiu. W wieku 19 lat został przyjęty do szkoły rycerskiej, a po jej ukończeniu, jako stypendysta królewski, rozpoczął studia w Paryżu, zgłębiając tajniki z dziedziny wojskowości. Nie był jeszcze postacią zbyt znaną, gdy w wieku 30 lat wypłynął jako ochotnik do Ameryki, by walczyć o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Na obcej ziemi zyskał sławę wojenną jako znakomity fortyfikator Filadelfii i West Point. Oprócz ran i blizn dosłużył się też tam stopnia generała brygady oraz uznania Jerzego Waszyngtona i Tomasza Jeffersona. Do służby w Wojsku Polskim wstąpił Kościuszko w okresie obrad Sejmu Wielkiego. W wojnie z Rosją w obronie Konstytucji 3 maja wsławił się w zwycięskiej bitwie pod Zielenicami, a co jako jeden z pierwszych otrzymał złoty medal Virtuti Militari. Przystąpienie króla do zdradzieckiej Konfederacji Targowickiej doprowadziło do drugiego rozbioru Polski, a zrozpaczony Kościuszko podał się do dymisji i wyemigrował do Saksonii. Bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych i honorowy obywatel Francji. Dla nas Polaków jest przede wszystkim owianym legendą, wodzem w chłopskiej sukmanie, naczelnikiem całego narodu, dążącym nie tylko do odzyskania niepodległości, ale wyrównania różnic społecznych w imię szacunku dla drugiego człowieka. Podpisując 24 marca na Rynku Krakowskim akt powstania, jako najwyższy naczelnik z władzą dyktatorską, wierzył w zwycięstwo słusznych idei. Nadzieję tę rozwiała klęska powstańców w bitwie pod Maciejowicami, gdzie ranny Kościuszko dostał się do niewoli rosyjskiej. Więziony w twierdzy Pietropawłowskiej podupadł na zdrowiu. Uwolniony warunkowo w 1796 roku przez cara Pawła I, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by po 2 latach powrócić do Europy i osiąść we Francji. Do końca swego życia przebywał na emigracji, wycofując się całkowicie z życia politycznego. Był jednak niekwestionowanym przywódcą Legionów Polskich we Włoszech. 2 ostatnie lata życia spędził w Solurze, w Szwajcarii, gdzie zmarł 15 października 1817 roku w wieku 71 lat. Wieść o śmierci tego obrońcy wolności i przyjaciela ludzi okryła cały cywilizowany świat żałobą. Uczczono go w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, we Francji, przypominając zasługi i cnoty, którymi się wyróżniał. Tymi słowami żegnał go w Kongresie Amerykańskim William Harrison. Przebiegając myślą wypadki życia tego wielkiego człowieka, widzimy w nim stałość charakteru, która tym bardziej godna jest podziwu, że się tak rzadko spotyka. Nie był on raz przyjacielem ludzkości, a drugim razem narzędziem jej ucisku, ale przez całe swe życie zachował te szlachetne zasady, które wyróżniały go w młodości, kiedy to rzucił swój kraj i swoich bliskich, aby na drugiej półkuli walczyć za prawa ludzkości. Sława będzie jego trwała, dopóki wolność panować będzie nad światem, a na ołtarzu wolności jej obrońcy składać będą swe życie ofierze. Ludzie prawdziwie wielcy, wybitni swymi dokonaniami i przykładem życia, nie przemijają. Na różny sposób żyją w pamięci zbiorowej. Są trwałym składnikiem nie tylko historii, ale i kultury duchowej narodów. Tadeusz Kościuszko, najpopularniejszy w swym czasie Polak w kraju i na świecie, stał się symbolem polskich dążeń niepodległościowych. Wzniesiono mu wiele pomników na całym świecie. Upamiętniono go w Waszyngtonie, w Solurze, w West Point. Jego imię nazwano najwyższy szczyt Australii, wyspę u wybrzeży Alaski, miasto w stanie Indiana. Jego postać uwieczniali poeci i malarze Feliński, Lenartowicz, Matejko, Kossakowie. Polacy uczcili jego pamięć pomnikiem, jakiego nie ma nikt na całym świecie. Usypaną w 1823 roku pod Krakowem mogiłą, która dla wielu pokoleń była drogowskazem ku wolności. Tadeusz Kościuszko był człowiekiem wielu talentów. Rysował, komponował muzykę, zajmował się architekturą i sztuką ogrodową. Inżynierię wojskową łączył z taktyką. Uprawiał filozofię polityczną i społeczną. Był wzorem odwagi i uczciwości, a zarazem człowiekiem rzadko spotykanej dobroci i skromności. My, uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych imienia Tadeusza Kościuszki, w tym dniu pragniemy oddać hołd patronowi, którego ideały przyświecają naszym dążeniom. Dziękujemy. Prosimy przedstawicieli samorządu uczniowskiego o złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową patrona szkoły. Przystępujemy do ślubowania uczniów klas pierwszych.
którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę w Zespole Szkół Samochodowych imienia Tadeusza Kościuszki we Włocławku. Proszę pana Dariusza Wierzbickiego o przeprowadzenie ślubowania. Szkoła Baczność, do ślubowania wystąp. Do ślubowania. Nauczycielom, rodzicom oraz swoim kolegom przyrzekam uroczyście uczciwie spełniać obowiązki szkolne, szanować własność szkolną oraz pracę innych ludzi, wyrabiać w sobie silną wolę, koleżeńskość, uczynność, odwagę i pracowitość. Pracować rzetelnie dla chwały i szczęśliwej przyszłości swojej ojczyzny Rzeczypospolitej Polski. Nie czynić nic, co mogłoby splamić dobre imię szkoły, Zespołu Szkół Samochodowych imienia Tadeusza Kościuszki, do której społeczności należę od tej pory. Po ślubowaniu. Stąd. Dziękujemy. A teraz kilka informacji na temat bieżących spraw szkoły. W czwartek, 27 października 2022 roku odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego, a tym samym ukonstytuowały się nowe władze, których skład przedstawia się następująco. Przewodniczący samorządu uczniowskiego Ochmański Wiktor z klasy 4 TIA. Przewodnicząca z pionu 5 Liceum Ogólnokształcącego Czerwińska Julia z klasy 3 LOA. Przewodniczący z pionu Technikum nr 5 Rumiński Hubert z klasy 4 TSA. Przewodnicząca z pionu Szkoły Branżowej pierwszego stopnia Arcimowicz Anastazja z klasy 1 CS. Przewodnicząca Wolontariatu Szkolnego Krzemieńska Julia z klasy 4 TDC. Sekretarz Glonek Marcel z klasy 3 TIA. Skarbnik Kreczman Błażej z klasy 3 TIA. Protokolanci Prus Kornelia z klasy 1 Olo B. Chojnacka Marika z klasy 1 LOB. Opiekun samorządu uczniowskiego pani Oliwia Ubecka. Opiekun wolontariatu szkolnego pani Anita Kwiatkowska.
życzymy nowo wybranemu samorządowi uczniowskiemu owocnej pracy. Proszę o zabranie głosu dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych, pana Ryszarda Suwałę. Gratuluję wybranym do samorządu uczniowskiego. Liczę na owocną współpracę, tak jak do tej pory. Dziękuję pani Oliwii Ubeckiej za przeprowadzenie tego ważnego w życiu szkoły wydarzenia, czyli wyboru samorządu uczniowskiego. Dziękuję również za opiekę byłą i przyszłą dla samorządu uczniowskiego. Również pani Kwiatkowskiej za objęcie funkcji i zajęcie się sprawami wolontariatu. Dziękuję również wszystkim, którzy startowali w tych wyborach i którym się nie powiodło, oraz dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu. Czyli to jest ten pierwszy poziom demokracji na poziomie szkolnym. Jest to obowiązek każdego z nas, jeżeli chodzi o kraj, ale jeżeli chodzi o szkołę, tak samo. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tych głosowaniach. Dziękuję również wszystkim, którzy przygotowali dzisiejszy apel z okazji święta szkolnego, jakim są imieniny Tadeusza Kościuszki, patrona naszej szkoły. Zapewne za chwilę zostanie przekazany cały scenariusz dnia dzisiejszego. Odbyły się już imprezy w dniach poprzednich. Dzisiejszy dzień jest również dniem wielu imprez szkolnych, konkursów. I myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast, żeby był to dzień rzeczywiście świąteczny, dzień dzisiejszy jest bez pytania jedynek sprawdzianów. Natomiast po odbyciu się wszystkich imprez zadecydujemy o końcówce dnia dzisiejszego, jeżeli chodzi o zajęcia lekcyjne. Dziękujemy panie dyrektorze. Na dzisiejszy dzień zaplanowane zostały także inne interesujące imprezy. Szczegółowy program obchodów święta patrona przedstawia się następująco. Na 4 godzinie lekcyjnej odbędą się dwa konkursy. W bibliotece szkolnej zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy o patronie szkoły dla uczniów klas pierwszych. Udział biorą jako widownia pierwsza LOA, pierwsza TIA i pierwsza TSB. W świetlicy szkolnej odbędzie się konkurs motoryzacyjny. Udział biorą jako widownia druga TDC, druga AZ, druga BZ. Na 5 godzinie lekcyjnej na boisku szkolnym klasy pierwsza LOA, druga LOA, druga LOB, trzecia LOA, trzecia LOB, czwarta LOA, czwarta LOB, pierwsza TSB, druga TDC, trzecia TSB, czwarta TID, czwarta TSE zatańczą Belgijkę. Ponadto w holu głównym można oglądać okazjonalną wystawę o Tadeuszu Kościuszce, przygotowaną przez koło historyczne. W ramach tegorocznych obchodów Święta Patrona w środę 26.10.2022 roku w świetlicy szkolnej odbył się koncert Kościuszko Muzycznie, przygotowany dla uczniów klas pierwszych. Udział wzięły klasy 1 TSA, 1 TIA, 1 BZ, 1 LOB, 1 AZ, 1 TDC, 1 LOA. A teraz zapraszamy do wysłuchania koncertu przygotowanego przez młodzież i nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych. Dziewczę zdrowe, oj.
Ojcze, Tobie winien miłość, a Ojczyźnie życie. Pamiętajżeś, Polka, że to za kraj walka, niepodległość Polski to Twoja rywalka. Pamiętajżeś, Polka, że to za kraj walka, niepodległość Polski to Twoja rywalka.
Dziękujemy. Uroczystość nasza dobiega końca. Proszę o wyprowadzenie sztandaru szkoły. Szkoła, baczność! Sztandar szkoły wyprowadzić.